I oczywiście co jest spoko, to to, że ta misja nie ma w ogóle żadnego timera, tak więc możemy sobie ją robić tak długo jak chcemy. Oczywiście musimy też zważać na to, że nasz pojazd nie jest nieśmiertelny, więc musimy też przy okazji patrzeć na zdrowie naszego... znaczy na zdrowie, no tak, na zdrowie naszego pojazdu, bo może zacząć płonąć i nie będzie za fajnie. O, i przy okazji oberwaliśmy. Super, świetnie. Skąd ja to znam? To może trochę potrwać, to od razu mówię. Dobra, ten padł już. Ten tutaj padł, zostało już dwa, czyli w zasadzie połowa. Więc zobaczmy, ten jest tutaj, o. Mamy blisko następnego. Szkoda tylko, że z tych pustynnych metalheadów nie można zdobyć tych skull gemów, bo widzę, że one mają nad czołem ten taki świecący punkcik, więc można byłoby normalnie z nich te skull gemy dostać, no ale w tym wypadku to niestety jest to niemożliwe. Dobra, więc ten metalhead padł, więc został nam już ostatni. O, tu już wszystkie tu po nam popadały. Został już ten ostatni, co teraz se tak chodzi tutaj. Więc powinna być to bułka z masłem, żeby teraz tego pocisnąć. O-o, żeśmy stracili sporo HP, bo on nas zgniótł, ale na szczęście przeżyliśmy, więc tyle dobrze. Ale lepiej na niego uważać, tak czy siak. No, lepiej na niego uważać, a tak czy siak pod niego wjeżdżam, więc no, to nieźle uważam. Oczywiście bomby też mogą nam sporo zabrać. Bigfoot, let's get back. This desert gives me the creeps. Kurde, powiem wam, że ta gra na Playaku Trójce to naprawdę ładnie wygląda, bo tak my to ogrywamy sobie z kolekcji HD. O, The Beast Beater. Ogrywamy sobie to z kolekcji HD, dlatego że mam największe zaufanie do kolekcji HD, plus nie chcę ogrywać wersji na PS4, dlatego że wersja na PS4 jest zlagowana. A co do wersji na PS5 się nie będę wypowiadał, ale też różne rzeczy słyszałem. No wiadomo, to jest emulacja, więc no nie można się nie wiadomo czego spodziewać. No ale dobra, kolejne wieści, moi drodzy, kolejne wieści. Ostatni otóż Metalhead był specjalnym Metalheadem, tym pustynnym. Bo to był Commander Metalhead, który miał tak zwany radar lub wskaźnik, przez który mógł się kontaktować ze swoim bossem.
No i ten boss chciał, żeby ten ostatni Metalhead zebrał Mroczny Kryształ Echo, ale obracając się w drugą stronę, zauważył, że Jack stoi. No i rozpoznał go, mówiąc: nie, tylko nie ty. A Jack oczywiście również zaczął mieć rozkminę, bo stwierdził, że skądś kojarzy ten głos. Ciekawe, kto to może być. Proszę nie spoilerować, bo się później dowiemy. Znaczy, ja też nie wiem w ogóle, kto to może być. Zacznijmy od tego. No i dobra, na razie jeżeli chodzi o Cleavera, to tutaj wszystkie misje mamy zrobione. Więc teraz będziemy musieli wracać na arenę, ponieważ ta koronka się nam pojawiła na minimapce. Albo na mapce, co oznacza oczywiście, że to jest arena, więc... Gnamy szybko do areny. Okej, więc z tego co wiem, z tego co się orientuję i z tego co pamiętam, lecimy tutaj nie bez powodu. Dlatego, że będziemy teraz przechodzili drugi trening, który pozwoli nam zdobyć drugą część amuletu, dzięki czemu już będziemy mieli dwa kawałeczki amuletu i będziemy mogli później skompletować cały amulet, przez co będziemy mieli taki legalny paszport, czyli będziemy mogli już tutaj legalnie przebywać. No i cóż, zobaczymy, co na nas będzie czekało na arence. Lecimy do góry. Once again, you must test your fighting skills in the arena. Face down your fears, defeat those who oppose you, and we will see if your skills are of use to us. The purity of the arena is our only guide. Excuse me, Mr. Sand King? Yes, I'd like to place a complaint. We've been training hard. My feet are killing me, and I think I'm getting a hangnail. So maybe I'll just sit this one out. Enough talk. The arena awaits. Okej, okay, dostaliśmy teraz upgrade do Blaster Moda. Proszę bardzo, tak się prezentuje nasz upgrade. O Jezus Maria. Sorki, że ja tutaj się przyciszyłem, ale chciałem, żebyście sobie tutaj posłuchali teraz tych chyba muzyki, która leci w tle, bo ja tam mówię, mam lekko ściszoną grę, dlatego ja dokładnie nie wszystko słyszę. Ale rozpierdzielamy to, że Daxter tak pajacuje do tego, do Deimosa i potem się dziwi, że Deimos jest wiecznie zdenerwowany na niego, nie? No ale dostaliśmy upgrade do Blaster Moda, więc będziemy mogli teraz się wykazać. Dobra, nie mam tutaj jeszcze nic. Czy coś jeszcze jest? A, tutaj są jeszcze rzeczy, widzicie? Dobrze, że tędy żeśmy przyszli. O, mamy tutaj oczywiście żyćko. A jakieś orby będą? Bo wiem, że orby lubią tutaj być chowane. O, jest i orb. 15. Super, fajna liczba. Jeszcze tutaj te trzeba zniszczyć. Dokładnie, dobra. Wszystko, możemy sobie stąd iść i lecimy na arenę. No, jak przytrzymamy R1, to właśnie coś takiego się dzieje, jeżeli chodzi o Blaster Mode. No i dobra, no to byliśmy teraz u Deimosa, więc teraz nadszedł czas na pójście na arenę, która jest tutaj zaraz. Tak? Dobrze mówię? Dobrze chyba mówię. Tak mi się wydaje, bo ta ikonka troszeczkę jest inna.
Tak, to jest arena, dokładnie tak. Coś tutaj mamy. A widzicie, kurde. Abym pominął. I co by było wtedy? I byście mi pisali, że pominąłem. Dobra. Tak więc na razie sprawdźmy, co tutaj mamy. O, mamy tutaj przejście, więc będziemy mogli tędy pójść. Nice. Okej, więc teraz będziemy musieli tutaj się zająć towarzystwem. Ale od razu, kurde, polecimy z tym upgrade'em Blaster Moda. O nie! Szybko, szybko uciekamy, szybko, 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 szybko! Dobrze! Dobrze... Nie! Kurde, ile HP straciłem, najgorzej! Osiem. Wow, wow, wow. Nie ma co pajacować. Powiedział Michał, który lubi pajacować. O, i mamy zaliczone. Proszę bardzo. Szybko poszło, nie? Łatwy trening to był. Co prawda straciłem dużo, dużo życia, ale... Nie zginąłem, co jest najważniejsze, oczywiście. I can't believe you two are still alive. Yeah, what a surprise. Deimos and I are very impressed. Hey, Featherbutt, who appointed you king? He did. Well, almost. Kind of a semi-king. You know, you should see our sleeping quarters and his harem of lovebirds. I never get any sleep these days. It's good to be the king, no? I don't see no crown on that fat feather head. You want a crown? I'll crown you. Don't make me come down there from this perch. I got a perch for you, birdie, right here. Twirl it. That's it. It's go time. Bring it on, bird brain. Enough. If I wanted you to fight, I would have commanded it. You did very well, Jack. You make me proud that our training program is so good. Here is your second battle amulet and a new weapon mod. One more arena win, and you will be a true Wastelander. Brim Reflexor. Oh yeah. Teraz mamy następny, kurde, upgrade. No, ale co oczywiście się teraz tutaj okazało, to to, że Deimos jest zaimponowany naszymi umiejętnościami. Co można było zobaczyć, że tak się to lekko uśmiechnął. Ale koniec końców, kurczę, nie chce nam przyznać racji, że jest zaimponowany. On tak nie chce w 100% się przyznać do tego, kurde. Ty lubisz w te gierki się bawić, ja widzę. No, ale ten upgrade sprawił, że zamiast 100 amunicji mamy teraz 150, więc... Jest co ten... Jest gitara, to chciałem powiedzieć w zasadzie. Nic więcej. No i oczywiście była też... Ten, była też oczywiście cutscenka, w której to Daxter z Pekerem się napieprzali. Robili tak zwany Mortal Kombat dla ubogich. I widzę, że mamy kolejną misję dla Cleavera, tym razem w nocy, więc myślę, że możemy się tam wybrać. Czemu nie? Zobaczmy, co tam Cleaver będzie chciał od nas. Job for us, but I'm no babysitter, so stay out of my way. Jack's not afraid of you. Are you, Jack? If you knew what was happening out here, you'd be afraid, all right. What's going on here? Nothing, your lordship. Just offering Jack and the little one here some healthy advice. You have a reputation for being rash.
Didn't your father ever tell you to pick your battles wisely? I didn't know my father. My point is, sometimes you face your enemy head on, and sometimes you wait until his weakness is revealed. Patience is a warrior's greatest weapon. Do you understand? Jack, I want you and Cleaver to go into the desert and herd a group of lizards into a waiting transport. We must prepare for whatever lies ahead. I need all the resources we can gather. No problem. I'm good with animals. I'll see you out there. Ciao. No, więc generalnie następne zadanie lub następna misja to będzie zebranie baby lizardów, byśmy mogli je wytresować i zrobić z nich super lizardów. Nagroda, jaka będzie na nas czekać, to będziemy mogli skorzystać z pojazdu, który zabierze nas do wulkanu. Tak więc myślę, że jest warto. Sandshark. I lecimy z Koksem w poszukiwaniu tych lizardów. Widzę, że tutaj musimy się udać do tego oto punktu, aczkolwiek będziemy musieli uważać na przeciwników, bo oni będą nas tutaj ochoczo naparzać, a wolałbym tego uniknąć, gdyż ponieważ uważam, że są oni wnerwiający. Ale w sumie fajnie ta misja, fajnie misja teraz będzie robiona w nocy, tak kurde, fajny klimacik się tutaj zrobił nam. Moim zdaniem oczywiście. I to będzie moja ulubiona misja, chociaż za dzieciaka pamiętam, że nie lubiłem jej robić, bo... Znaczy, może nie to, że nie lubiłem, miałem po prostu z nią problem. O, tak to ujmę. Więc teraz musimy dostać się do tego opuszczonego miasta. O, i mamy oczywiście Leaper. Leaperów. Baby lizardy. Innymi słowy. Dobra, i teraz gdzie one są? No. I teraz. Ta. No właśnie, coś takiego się dzieje. Jak widzicie, po prostu nic nie musicie wciskać. Sam Daxter z siebie po prostu jest wystrzelany z pojazdu naszego i my po prostu musimy osiąść te baby lizardy i zaprowadzić je do zagrody. Tylko niestety na razie mam takie problemy, że no cały czas się o coś potykam, więc skupmy się teraz. Dobra, więc teraz będziemy mogli tutaj sobie skakać oczywiście, co nam trochę ułatwi tę misję, bo nie będziemy musieli się potykać o jakieś bez, wiecie, takie gówniane kamienie. Dara. Pierwszy baby lizard został zaprowadzony do zagrody, więc teraz przyszedł czas na następnego. Jeszcze dwa zostały, jeszcze dwa. No nie. Ale na szczęście mamy checkpoint. Całe szczęście, bo Jack 3 wie, co to są checkpointy w przeciwieństwie do Jacka 2. Z kolei Jack 2 ma naprawdę bardzo fajny klimat. Jack 3 zresztą też, ale wolę jakoś klimat Jacka 2 i fabułę Jacka 2. Ale 3 też nie ma złej fabuły. Absolutnie nie. A i to było trochę głupie, co teraz się stało. Myślę, że tutaj wszyscy dojdziemy do tego samego wniosku. I do zagrody. Dobra, więc został już tylko jeden baby lizard. No i teraz na spokojnie do exitu, a raczej do tego. Kurde, no nie. Dobra, jesteśmy na spokojnie, robimy sobie.
Dobra, na spokojnie, na spokojnie, dokładnie. Oh yeah! I have to admit, you got some talent, kid. Have another one of me vehicles. You earned it. Damn straight! Would it be too much to ask for a foot rub? Nope, didn't think so.